bardzo pozytywne i bardzo tak już wyczekane uczucie. Prosimy bardzo, no wiadomo, że wszyscy gratulujemy naszym skoczkom i gratulujemy Kamilowi przede wszystkim tego, że to prowadził, że był podium. Jest podium, jest dobrze, a jutro mamy nadzieję, będzie jeszcze lepiej. Proszę bardzo, prosimy o zadawanie pytań. Dobrze, to Jan Kałucki, Radio RMF. Kamil, po pierwsze wielkie gratulacje. Powiedz, czy rozmawialiśmy wczoraj, że żeby wyjść z kryzysu potrzebny jest czasami taki właśnie jeden konkurs, jeden skok albo nawet jeden trening. Czy to był właśnie ten konkurs i możesz powiedzieć, że już te no, złe historie są już za tobą? No, mam taką nadzieję, że to był ten konkurs, który, no, który jakby otworzy nowy rozdział, nową kartę w mojej karierze, kolejną, taką bardzo pozytywną. Aczkolwiek też na tym etapie no, nie mogę tego stwierdzić ani jakby o tym zapewnić, prawda? Natomiast tak jak mówię, dzisiaj ten konkurs był bardzo pozytywny, bardzo trudny dla mnie, ponieważ ja w dalszym ciągu bardzo mocno pracuję nad tym, żeby te skoki były dobre, żeby wydobyć z siebie to, co we mnie jest najlepsze. No, przy takim ciśnieniu, jakie dzisiaj było, przy ponad 20-tysięcznej widowni i wiedząc, że podium jest w zasięgu, no jest dosyć trudno się na sobie skoncentrować, ale się udało. Tak, publiczność Cię niosła, dodawała Ci jakieś dodatkowe skrzydła? Oczywiście, zawsze Zakopane jest magiczne pod tym względem. Ja to czuję się na górze, słysząc, widząc po prostu tych wszystkich rozbawionych kibiców czekających na dalekie skoki, na pozytywne emocje i to mnie uskrzydla i dodaje więcej energii. Zresztą to cały czas powtarzam i w dalszym ciągu to podtrzymuję. Tak, z jednej strony te konkursy są bardzo trudne w Zakopanem, ponieważ no zdajemy sobie sprawę z pewnej presji, która jest, ale z drugiej strony są też bardzo pozytywne i takie miłe, że jednak ci kibice oczekują od nas, wszyscy tutaj Państwo nawet oczekujecie od nas dobrego skakania. To jest, uważam, bardzo dobre, bo źle by było, gdyby tutaj sala była pusta. A ja rozmawiałbym do ściany, prawda? Pan Pokrojewski z Polska, jak jesteś bez stanu chłopaków? No, ja jako, że tak powiem, członek drużyny, jeden z czwórki, który dzisiaj wyskakał podium, no to nie chcę oceniać każdego po kolei. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z wyniku, jaki odniosła cała grupa, nie tylko ta czwórka, która dzisiaj skakała, ale wszyscy, którzy mieli w tym udział. To jest bardzo pozytywna chwila, bardzo pozytywny moment i też taki bardzo nam potrzebny, który uważam, że też doda nam więcej wiary w to, co robimy, więcej sił, więcej energii. I tyle. A mogę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Andrzej, który w debiucie tutaj w Zakopanem w takim momencie poradził sobie, bo uważam, świetnie. Kamil, tak się indywidualnie miałeś pewne wyniki, a czy jutro taki rezultat by się satysfakcjonował? W pełni. Oczywiście chciałbym więcej, ale na tą chwilę też uważam, że trzeba mierzyć siły na zamiary, a przede wszystkim skupić się na tym, co jest dla mnie najważniejsze. A najważniejsze jest to, żeby mógł się cieszyć po prostu po takich skokach, jakie choćby dzisiaj dawały. I na jutro pójdę z takim samym nastawieniem jak dzisiaj, czyli skoncentruję się po prostu na sobie, na tym, co mam do zrobienia, na pracę, jaką mam wykonać. No i tyle. Wynik oczywiście im wyższy, tym bardziej pożądany. Ale uważam, że jeżeli dobrze wykonam swoją pracę, wykonam ją tak, jak trzeba, to,
możemy się pozytywnie zaskoczyć. Tak. No i jak to robicie, że nie dajecie się sparaliżować takiej publiczności? No bo to jednak jest tak, że przychodzą tutaj popić takie tłumy, pewnie mają jakieś oczekiwania, macie to gdzieś w głowie. Jak to wyrzucić? No, jakieś takie porady dla Andrzeja z tego mieliście? No bo dla niego to jest jednak wyzwanie. Nie, zresztą nie, ja przynajmniej nie dawałem mu żadnych rad. Natomiast no, też każdy z nas uważam, ma świadomość, że oczywiście ci kibice przychodzą tutaj nas oglądać, oczekują w pewnym sensie wyniku, ale tak naprawdę też pokazują za każdym razem, to jest najpiękniejsze w naszych kibicach, za każdym razem pokazują, że są z nami niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja tego doświadczam od początku tego sezonu, dostaję mnóstwo informacji zwrotnych, że kibice są z nami, wspierają nas i życzą nam jak najlepiej. No i tyle. To jest cała recepta na to, żeby sobie z tym poradzić. I my dzisiaj na skorcie cieszymy się, że oni są z nami, ale nie są po to, żeby nam przeszkodzić, a wręcz przeciwnie, są po to, żeby nam pomóc. A niezależnie od tego, co się wydarzy, no to i tak będziemy żyć dalej i próbować robić to, co robimy, próbować to robić najlepiej, jak potrafimy. Nie, no bez przesady. Oczywiście było ciężko i w dalszym ciągu jest ciężko. To nie jest tak, że teraz to już jest super ekstra i mogę sobie po prostu usiąść na fotelu i czekać coś, co mi przyniesie jutro. Ale rzeczywiście to były dosyć trudne przeżycia, ale też myślę potrzebne. One w którymś momencie mojej przyszłej jeszcze kariery, która mam nadzieję potoczy się jeszcze jakiś czas. Na pewno te doświadczenia mi pomogą i potrafią szybciej rozwiązać pewne problemy, które na pewno będą się przydarzały. Przez ostatni rok sporo padało też gorzkich słów i w ogóle dużo się mówiło o wielkiej kropki. Jak to się zmieniło teraz? Z tym najazdem były jakieś zmiany? Jak ci się teraz tutaj skacze, jak widzisz tę sytuację, bo renowacja musi być. Znaczy, no generalnie nie zmieniło się nic, o ile wiem. Ale Skorsia dzisiaj była świetnie przygotowana i tutaj brawa dla organizatorów, bo obiekt, no ja przynajmniej nie mam żadnych zastrzeżeń co do ani torów najazdowych, ani ze skoku, no wszystko na tip-top. Ale jeżeli chodzi o to, jak ona powinna wyglądać, no to myślę, że przydałaby się modernizacja, zresztą o to walczymy już od paru lat. I nie tyle Wielka Krokiew, co cały kompleks tutejszej skoczni. Bo jeżeli nie będzie skoczni, no to za kilkanaście lat nie będzie zawodników. Ale o jaką modernizację wam chodzi? Chodzi o próg na przykład? O jego kąt? Chodzi o profil, o też trochę o kosmetykę, też chodzi o tory najazdowe, żeby były tory lodowe, żebyśmy mogli już na przykład trenować w listopadzie, w październiku czy w listopadzie. Ale z tego, co wiem, jest zaplanowana na przyszły rok modernizacja dużej krokwi. W planach też jest modernizacja małych skoczni. Kiedy dokładnie małe skocznie zostaną przebudowane, tego nikt nie wie, ale podobno w planach jest. Jeśli to będzie w przyszłym roku, to znaczy, że jest zagrożenie, że za rok nie spotkamy się tutaj. To nie są pytania do Kamila. No, dokładnie. Zresztą, tak jak tutaj pan powiedział, ja nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Ja mam teraz, obecnie mam trochę swoich problemów także. Znaczy już nawet nie problemów, teraz po prostu muszę się skupić na tym, co robię. Czy możemy dzisiaj ogłosić odrodzenie? A proszę bardzo. Tym optymistycznym akcentem państwu bardzo podziękujemy. Dziękujemy za dzisiaj i liczymy na już.